Ola mój, buenas, cześć, witam Cię w kolejnym odcinku mojego podcastu Język Hiszpański przed wyjazdem na wakacje. Dzisiaj odcinek językowy, czyli w sklepie z ubraniami, tym razem rola ekspedientki, ekspedienta. Zapraszam. Cześć, mam na imię Paulina, pomagam innym komunikować się w języku hiszpańskim, robię to 100% online, robię to po to, abyś to Ty mógł wyjechać na swoje wymarzone wakacje lub po prostu kiedyś przeprowadzić się do Hiszpanii. Stworzyłam swoją autorską metodę Hop, Hiszpańskie Wyczaje, proces, według której uczę języka hiszpańskiego. Dzisiaj odcinek H, czyli hiszpański. Poznamy kilka zdań, które możesz usłyszeć od ekspedienta lub ekspedientki w sklepie z ubraniami. No bo to trochę nie tak jak supermarket. Ja wiem, że w sieciówkach robimy zakupy, wybieramy i po prostu podchodzimy do kasy i płacimy, ale często jest tak, że rozmiar się nie zgadza, że chcemy zapytać, czy mają jakiś inny rozmiar. Albo gdzie są przymierzalnie, to było w poprzednim odcinku. Tym razem zapraszam Cię, abyśmy poznali sekwencję ekspedienta. I wiem, że możesz mi powiedzieć: No dobra, Paulina, ale ja raczej nie będę pracować jako ekspedient, ekspedientka, więc po co mi się tego wszystkiego uczyć? No choćby nawet po to, żebyś zrozumiał, zrozumiała, co do ciebie mówią. Więc jak sam wypowiesz te zdania, usłyszysz je jeszcze tutaj na podcaście, to myślę, że jest duże prawdopodobieństwo, że będziesz rozumieć, co do ciebie mówią. No bo jakby nie ma innego rozwiązania, jeśli chodzi o kwestie językowe. Więc tak jak zawsze będę mówić zdanie w języku polskim, dam Ci czas na powtórzenie w języku hiszpańskim dwa razy, a na koniec jak zawsze sparring. Pamiętaj, że jeśli chcesz wesprzeć rozwój mojego podcastu, zapraszam Cię do postawienia mi wirtualnej kawy. Zbieram na nowy mikrofon po to, aby mój dźwięk był jeszcze lepszy i abyś ten podcast mógł słuchać z jeszcze większą przyjemnością. Dlatego też, jak masz ochotę, skakuj. Widzimy się na wirtualnej kawie i bierzemy się do pracy. Co może powiedzieć do nas ekspedient lub ekspedientka? Bardzo proste, wyrażenie, które przydać się nie tylko w sklepie, ale też w wielu innych miejscach. Co potrzebujesz? Qué necesitas? necesitas? Jaki masz rozmiar? Qué talla tienes? tienes? Albo jaki rozmiar używasz? Qué talla usas? W sklepie z ubraniami lub z butami często możemy usłyszeć, na przykład, jak ci leżą. Jeśli mówimy tutaj o butach, na przykład, prawda? To często ekspedient pytają, no i jak leżą? Podobają się? Najpierw zróbmy, jak leżą. ¿Cómo te quedan? Podobają ci się? ¿Te gustan? ¿Te gustan? Chcesz inny kolor? Chcesz inny kolor? kolor? Gotówką czy kartą? En efectivo o con tarjeta? En efectivo o con tarjeta? No to jak zawsze bierzemy się za sparring. Preparado? Preparada? Empezamos! Chcesz inny kolor? Kieres otro kolor? Kieres otro kolor? Jaki rozmiar masz albo używasz? Tutaj to, co ci bardziej pasuje, możesz powiedzieć. Kie taja tienes lub usas? ¿Qué talla tienes? ¿Lo usas? Gotuf con chécartón? En efectivo o con tarjeta? En efectivo o con tarjeta. Podobają ci się? W domyśle te buty? Te gustan. Te gustan. Co potrzebujesz? Qué necesitas? Co necesitas? Jak ci leżą? W domyśle na przykład te buty. Como te quedan? Como te quedan? Mam nadzieję, że udało Ci się razem ze mną powtarzać te zdania. Jeśli nie, wiesz dobrze, co należy zrobić: przewinąć ten podcast i trenować kolejny raz. A ja zapraszam Cię już za tydzień. Wiem, że za tydzień Majówka będzie leniwie, ale postaram się, żeby nie było bardzo intensywnie, ale żebyśmy się też uczyli języka hiszpańskiego, bo coraz bliżej wakacji. Więc jeśli chcesz ze mną się uczyć języka hiszpańskiego jeszcze przed wakacjami, a nie masz jak tego zrobić na dużym kursie ze mną, który trwa pół roku, to zapraszam Cię do mojego sklepu. Zaopatrzyć się w mini kurs. W mini kurs przed wyjazdem na wakacje, który właśnie przygotuje Cię na kilka sytuacji, które na pewno spotkasz w Hiszpanii. Zapraszam Cię oczywiście na moją stronę. Możesz poczytać, czym jest mój mini kurs, a jeśli chcesz uczyć się ze mną od września języka hiszpańskiego, to napisz do mnie koniecznie, wpiszecie na tajemną listę i dostaniesz informację jako pierwszy. To tyle na dzisiaj. Muchísimas gracias. hasta luego!